Sam jedzie? O, oh boy. On you. Dobrze. No gdzie on wjechał? Okej. Okej. I oto, proszę Państwa, zapowiadany nasz artysta Andrzej Zieliński. Mówiłem już o nim i wszyscy z pewnością wiedzą, szczególnie roczniki takie jak ja i ty, Andrzeju, że tak. Byłeś współzałożycielem, kierownikiem, kompozytorem. Coż tam nie robiłeś w Skaldach? Wszystko to się dało. Skaldowie już dawno minęły 3 dekady, jak obchodzili. Czy byłeś na tej uroczystości w Polsce? Byłem na wszystkich jubileuszach Skaldów. W tym roku mamy 40-lecie, także jest to wyjątkowy jubileusz. Także ja w Polsce jestem co chwilę. Właśnie 3 dni temu wróciłem z Krakowa i jestem tutaj. Myślę, że niewiele kapel tak długo się trzyma razem jak wy. Oj, bardzo niewiele. W zasadzie tylko Rolling Stonesi i my w tym samym składzie, bo na przykład Czerwone Gitary działają też długo, 40 lat. Tak, ale tam z Czerwonych Gitar został tylko perkusista. Reszta są młodzi chłopcy plus dwóch takich, którzy brali udział w założeniu zespołu, Kosela i Henio Zomerski. Natomiast u nas są ci sami muzycy, co grali w latach 60. ze mną i to jest piękne, że możemy grać na dzień dzisiejszy ze sobą i grać tyle ładnych koncertów. Myślę, że po prostu kochacie muzykę. Ja, proszę Państwa, mam przy okazji tutaj nową oprawę do nowego kompakt dysku. Będzie dzisiaj tutaj sprzedawany i widzę tutaj zaangażowałeś ludzi przeróżnych, w tym panią Annę Marię Jopek, która jest synową znanych ludzi, wiadomo, nie? Wiadomo. Kiedryńskich. Ania Jopek w tym czasie była dopiero młodą studentką, jeszcze nie była znaną tak dzisiaj wokalistką. I ona tam śpiewała partię chórku razem z córką Henia Miszkiewicza, wspaniałego saksofonisty. No i oprócz tych dwóch pań, które robią chórek, jest dużo wspaniałych muzyków. Jest Rysio Sygitowicz na gitarze z Perfektu, jest powiedzmy Michał Grymuza z Nowego Pokolenia, który gra z Kasią Kowalską. Także jest to bardzo ciekawa, bardzo dobra płyta. Warto kupić. Mało znana jeszcze w Polsce, bo jeszcze nie wylansowana. Ale właśnie teraz w związku z naszym 40-leciem będziemy lansować i nagrywać różne rzeczy ciekawe i między innymi będziemy tę płytę promować. Właśnie spojrzałem na ten dawny, już znany wszystkim kompakt dysk, dawne stare przeboje. Na pewno dzisiaj część ich usłyszymy. I tu jest pierwsza z nich, to jest Śpiewam, bo muszę. Czy to tak jest naprawdę, że musisz śpiewać, bo kochasz śpiewanie? Ja nie dlatego, że muszę. Po prostu ja jestem tego stworzony, urodziłem się, to już grałem i śpiewałem. Także po prostu to ten przymus wynika z tego, że po prostu bez muzyki żyć się nie da, w moim przypadku. Co dzisiaj Polonia usłyszy tutaj na Polance? No więc w pierwszej części będę chciał zaśpiewać wszystkie te moje tak zwane klasyki evergreen, czyli największe przeboje, które stworzyłem, które zostały wylansowane przez Skaldów. W drugiej części właśnie głównie utwory z mojej nowej solowej płyty, znów od zera. Dziękuję za piękną, za króciutką rozmowę, życzę sukcesu, nie dawaj się i czekamy na Ciebie znowu tutaj. Dobrze, za jakiś dziękuję, czas. Na pewno przyjadę, bardzo mi się tu podoba. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. I gości na naszym pikniku Koła Myśliwych, Falcon Hunting Club. Serdecznie wszystkich zapraszam i życzę wesołej zabawy. Mili Państwo, mnie przyszedł w udziale przyszło zapowiedzieć artystę naprawdę dobrego, wspaniałego. Wszyscy go pamiętacie doskonale, bo widzę tutaj twarze i moje roczniki również, i młodsi, i starsi. Otóż przyjechał do nas dawno zapowiadany założyciel, kompozytor, pianista, piosenkarz. Czego on nie robi? Zobaczycie za chwilę. Przed Państwem Andrzej Zieliński. Przywitajmy go brawami. Dobry wieczór Państwu. Gwoli informacji powiem, że jestem założycielem zespołu Skaldowie, ponieważ ta nazwa nie padła, żeby było wiadomo, o co chodzi. Zespół w tym roku obchodzi bardzo zacny jubileusz. Gramy i śpiewamy już 40 lat, proszę Państwa. Mało kto na świecie tak długo gra, no może Rolling Stonesi. Także jest to piękny jubileusz. Właśnie 3 dni temu przyleciałem z Krakowa, gdzie mieliśmy w Polsce parę koncertów. Za tydzień lecę tam z powrotem, także cały czas między Stanami a Polską, bo taki jest ten rok wyjątkowy dla naszego zespołu i dla mnie. Proszę Państwa, no wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców, tatusiów i tak dalej, życzę Wam Panowie wszystkiego najlepszego, ponieważ sam również jestem tatusiem, także życzę Wam wszystkiego dobrego. I na początek kilka bardzo znanych, zacnych przebojów skaldowskich, proszę Państwa. Zacznę od piosenki, która w 1967 roku była radiową piosenką roku.
Do tekstu Wojciecha Młynarskiego napisałem ten utwór, a tytuł Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ktoś nie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś nie pokochał na dobre i na złe. Bezmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził, ktoś to pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień, powtarzam wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukaj się ze mną, niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukaj się ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Dobrze.
kto nie widział, niech